Siemaneczko, ja jestem Pepol Urbex i kręcę dla Was filmy związane z Urbexem. Dzisiaj jeżdżę po okolicach Krakowa, mam już jeden cel, ale liczę na to, że po drodze znajdę jeszcze coś ciekawszego. Zauważcie, że tuż przede mną stoi wrak samochodu. Zaraz zerkniemy, co to jest ciekawego. To mi wygląda na Deumatiza, ale zaraz przyjrzymy się z bliska. Całkiem ciekawy. Rejestracje zabrane. Ale wydaje mi się, że to był samochód typowy taki, żeby sobie nim pojeździć i go rozwalić. Siedzenia jeszcze są. Radia nie ma. Silnik, akumulator, wszystko jest. Ale myślę, że to jest kwestia czasu i niczego tutaj już nie będzie. Dobra, jedziemy do miejsca, które dzisiaj wybrałem. Mam nadzieję, że jest nadal dostępne. Dobra, lecimy. Nie ma na co czekać. Jest bardzo piękna pogoda. Jak najszybciej chcę wyjść z samochodu i zacząć eksplorację. Także widzimy się na miejscu. Ale mamy piękną pogodę. Słoneczko, delikatny wiatr. Ja powoli dochodzę do mojego celu. Powiem Wam, że urbexowanie w takich warunkach latem to sama przyjemność. O, tu widzę jakiś budynek, którego nie było w planie. Zobaczcie. Sprawdzimy, co się tutaj znajduje. Czy to jakaś stodoła stara? Czy budynek mieszkalny? Zaraz się wszystko dowiemy. Kurczę, jest tam wejście, ale zarośnięte jeżynami. Tu mamy wejście. Spróbujemy kawałek dalej. Nienawidzę jeży. Ale widzę, że budynek jest całkowicie pusty. Przynajmniej tak wygląda z tej strony. No niestety, budynek jest pusty. Dobra. Tutaj nie znajdziemy nic ciekawego. Nawet wytyczona dróżka, a ja tutaj paszczami idę. Dobra. Ja mam jeszcze może z 5 minut drogi do mojego celu. Dlatego zobaczymy się na miejscu. Dobra. Wyszedłem na drogę główną. Po prostu wyszedłem na asfalt i mogę lecieć dalej. Widzimy się na miejscu. Na razie. Słuchajcie, właśnie docieram na miejsce i od razu przechodzę do eksploracji. To jest dom, o którym wspomniałem wcześniej. Tutaj wejście jest przez garaż. Widać, że droga jest wydeptana. Czyli bardzo często tutaj przychodzą ludzie i zaglądają tutaj. Zostało trochę sprzętu rolniczego.
rurek papierowych. Stary górski rower Active. Tutaj już jest wejście chyba do pomieszczeń mieszkalnych. Lampy od jakiegoś auta. Tutaj się kończy piwnica i wchodzimy do domu. Na samym wejściu kuchenka gazowa. A co tutaj było? Wygląda na graciarnię. Nie przypomina żadnego szczególnego pomieszczenia. Ani to salon, ani to kuchnia. Niby piec kuchenny jest. Frania. Stare żelazko. Kilka kaset. Stara drewniana szafa. Mamy tutaj nawet kilka kaset VHS. Czyli gdzieś tutaj może być jeszcze odtwarzacz. Commodore 650 2010. Czyli potwierdza się, bo wcześniej widziałem kalendarz z 2009 i korespondencję z 2010 roku. Czyli można powiedzieć, że 11 lat temu ktoś opuścił ten dom. Kolejny piec. O, ten był niedawno jeszcze używany. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj mamy jakieś wino własnej roboty. Porzeczka czarna. Ciekawe, czy klepie takie winko. Tutaj mamy mikrofalę albo piecyk. Zobaczcie, jaki kabel. To piecyk jest. Ciekawa sprawa. Stare drewniane lustro. Tu kolejny śmietnik. Wyposażenie kuchni. Kilka szklanek do browarka. Mamy trochę talerzy. U góry telewizor Unitry. Lodówka. Lodówka prawdę nam powie. Teraz się dowiemy. O, nawet jeszcze całe zamknięte browarki. Tutaj faktycznie, że nie wyszczeliło. Jaki to jest rok? 2010. Czyli faktycznie od 2010 nikt już tutaj nie mieszka. Ale żeby piwerka zostawić? Nieważne. Dobra, żalka. No i oczywiście święty obrazek. O, tutaj żywiec. Również zamknięty. Data 2010.
Tutaj mamy chyba sypialnię. Widzę jedno łóżko, kilka kołder. Rezerwa. Vini vidi vici. Tu kilka skarbów. Mamy zegarki. Nie wiem, czy pamiętacie coś takiego. To był żeton, który się wrzucało, żeby zadzwonić. Na poczcie można było go nabyć. Tu jakaś biżuteria. Ale chyba nie jest zbyt wartościowa, skoro tu została. Kalendarz z 2009. I aparat. Filmy na DVD, czas umierać. Widać, że zostało bardzo dużo wyposażenia, ale to z tego względu, że dom jest na takim zadupiu, można tak powiedzieć. W okolicy widziałem jeszcze tylko jeden dom. Kilka ładowarek. Ale widać, że ktoś był oczytany, chociaż część tych książek jest w ogóle nieotwarta. Stanowi tylko kolekcję. I to kompletną. Grissom. No ciekawe. Cała kolekcja jest. Co tu mamy jeszcze ciekawego? Jakieś ciekawe czerwone pudełko. Ciekawe, co się znajduje w nim. Może uda się tam zajrzeć. Zdejmiemy domek na dół. To nie jest domek. To jest skarbonka. O kurde, i wypełniona. Teraz to sprawdzimy. Jak myślicie, co znajduje się w tej skrzyni? Nic? Nie, sztućce. Dobra. Teraz zajrzymy do tej skarbonki. Tylko jak się ją otwiera, jak się nie otwiera. Jest tutaj kartka. Ciekawe, czy jest coś napisane. Nie, po prostu miała służyć temu, żeby nie wypadły te monety. Zobaczcie to. Bardzo fajne monety. Wszystko PRL. Zobaczcie, jak nowa. Większość się powtarza. O, tu mamy nawet 100 zł. Bardzo fajne.
przełożymy ją na miejsce teraz i przejdziemy do dalszej eksploracji. Ale bardzo fajne znalezisko. Tak jak to było. Dobra. Co my tu mamy jeszcze ciekawego? Czym nas zaskoczy jeszcze ten dom? Przez 11 lat nikt tutaj nie zaglądał. Wszędzie książki. Tu stary piec. Co tutaj mamy? Portfel. Nic ciekawego. Tu mamy jeszcze jakieś fajne pudełko. Zobaczymy, co w nim jest. O, proszę. Maszynka do golenia. Bardzo fajna. Taki zabytek. Pudełko z rupieciami. Sprawdzimy zawartość szafy. Czy są jeszcze jakieś skarby? Tu jest jakiś portfel. Pewnie w nim dokumenty. Tego nie będziemy ruszać. Tutaj święty obrazek. Idziemy zobaczyć jeszcze na strych. Jestem przekonany, że tam będzie bardzo gorąco. Waga. Stary joystick. No, powiem, że nie ma nic ciekawego za bardzo na strychu. Liczyłem na jakieś zabytkowe przedmioty. Ale nic takiego tutaj nie ma. Porcelana, ale już stłuczona. Szkoda. Butelki po spirytusie. Za chwilkę będę opuszczał już ten dom. Mam nadzieję, że eksploracja się podobała. Jeżeli się uda, to pokażę wam jeszcze auto, które tutaj zostało. Jest całkowicie zarośnięte, ale coś tam może będzie widać. Także lecimy. To jest samochód, o którym mówiłem.
Opel Tigra, ale nie da się już wejść do niego do środka. A tak wygląda nasz dom. No niestety, to będzie ostatnie ujęcie. Do auta nie będę wchodził, bo nie warto. No nic, żegnam się z wami już powoli i do zobaczenia znowu. Na razie, trzymajcie się.